How does it feel, Wayne, to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Are you gonna be a good boy and give up nicely? Bravo! Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnej części naszej opowieści serii Batman Arkham City. Kontynuujemy infiltrację huty, w której zaszył się Mr. J, znany nam jako Joker, ze swoimi ludźmi i, co najważniejsze, z naszym lekarstwem, które gwiznęło nam sprzed nosa nie kto inny jak sama Harley Quinn. Trzeba będzie sobie jakoś z tym poradzić. Dobra. Goście słyszę, że mają jakieś miny zbliżeniowe, czyli za bardzo nie ma jak się do nich, powiedziałbym, zbliżyć. I guess Joker's feeling better. Good. Huh? I've got the door! Hey guys! The roof's gone missing over here! I'm serious, it's gone! Time to death! Dobra. I'll cover this way! Jednego chyba w ten sposób załatwimy i się skończy. Ale widzę, że już tu wchodzi. Dobra, na szczęście nie wiedzą, co się dzieje. Więc wykorzystamy ten element zaskoczenia. Dobra. Tego nie wiedziałem, że można tak zrobić. Kubańcy mają granaty, więc trzeba będzie uważać. Widzicie, z bliska strój naszego bat przyjaciela jest coraz bardziej potargany, poszarpany. Ciekawe, czy... O ty. Ja widzę, że... I've got this way covered. Here's the plan. Spread out. Find this son of a bitch. Got it? Ekipa tutaj. Gdzie oni wszyscy są? Jeden jest tu. Dobra. Zobaczymy, czy się uda to tak zrobić. Raz, dwa, trzy. Wykorzystamy trochę element zaskoczenia. Dobra. Okej. Raz, dwa,
trzech zostało, okej. Kopnięcie w locie, ale kurde, musiałbym ich jakoś rozdzielić. That thug's armed with proximity mines. He's probably never really killed anyone. Still, you never know what he plans on serving, do you? What's going on here? I thought we were in charge. Dobra, dwóch załatwionych. Pięknie. Chyba tylko jeden, dobra. I don't like this. Not one little bit. Someone's missing in there. It's you. You hurt the boss! Huh? He's... Dobra. Nie dajmy się zwariować. Gościa musimy na pewno zwinąć. I know what you're doing, and it ain't gonna work! Co za gość? Rozpieprzył cały Gzyms. What about now? Dobra, jeszcze chwilę, ja troszkę się poczajmy i zaraz go będziemy mieli. Pięknie. This can be as easy or as painful as you like. Don't hurt me. I'll tell you everything. I knew you would. No i o to mi chodziło. Już wam pokazuję też dlaczego, bo on właśnie wskazał mi wszystkie zagadki i wszystkie punkty z zagadkami w danej lokacji. I'm feeling much better. How about you? Sorry, Bozo. I can't come to the phone right now. I'm probably off doing something top secret for Mr. J. No. No i to by było na tyle. Jeśli chodzi o te zabawne przedmieciki. Też generalnie. Wygląda to na coś, co jest jeszcze do ogarnięcia, ale mniejsza o to. My pędzimy dalej. Jesteśmy w hucie, więc teraz tak, komora wytopu. A, fuck, zapomniałem o tych minach. Tylko zerknąć, gdzie my powinniśmy iść tutaj, dobra? Więc po staremu sobie otworzymy. Dobra, tędy raczej nie przejdę. Więc walimy górą. U góry znowu widzę minę. Czy po złożeniu te dwa staną się jednym? Okej, snajper. Ach, zo, a! Dobra. Tam jest droga dla kobiety kot. Raczej. O! Już widzę tutaj sposobność, w jaką możemy się wydostać. Nie
Harley? Dobra. Ja tu widzę niezły motyw. Poczekamy chwilę, nie? I get Batman in my sights, he won't. Tja. Okej. A ty co ty robisz? Well, look who it is. What do you want, B-Man? Come to stick the knife in some more? Well, go on then, I don't care. I'm not telling you nothing. I'm not even gonna tell you about the crap Joker took from Freezin' locked up in the boiler room. Yeah. Don't you dare! Okay. Misja poboczna. Skradziony sprzęt Freeza. Moglibyśmy sobie to... ogarnąć. Poziom piwnicy. A żeby zejść do piwnicy, to tu gdzieś jest winda. Dobra. Okej. Okay. Ja tu widzę, że jeszcze parę rzeczy możemy zdziałać oczywiście, zanim się delikatnie rozłączy. O, fuck, kurde. Zaczynam nie dostrzegać tych bomb. Tylko czym by je... A, w tenże sposób, dobra. Prosto w prawo. On się chyba jakoś musi naładować, ten zakłócacz, o ile dobrze kojarzę. Tak po prostu to my sobie nie użyjemy. Cicho tam, Harley. Ty akurat jesteś tutaj mało istotna. Zniszczono 3 głowy Harley. Zadanie zakończone, dobra. Tu są drzwi, którymi byśmy normalnie weszli. Więc my musimy iść teraz w tą. Czy my tu coś ciekawego w ogóle mamy? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Mówią, że im bardziej świat się zmienia, tym bardziej pozostają tacy sami. Jest jakaś zagadka. Tu jest też nasza. A ja skorzystam z windy. Użyjemy deszyfratora. Powinno nam się udać bez żadnego problemu. Co ja robię w ogóle? Dobra. Weźmiemy jeszcze zagadkę trofeum. Okej. Okay. Teraz tylko... Jak się tu dostać do piwnicy? Coś ciekawego tu znajdziemy w ogóle? Nie. Tylko gościa oczywiście, który poluje na nas. Yeah, I thought he wanted the Joker to win. Me too. But don't you think that's kind of crazy? Who spends billions of dollars building a prison and then gives everyone guns? You got a point. Hey, you weren't at the asylum, were you? Well, I was, man. Old Sharpie was weird too. Just like Strange. Dobra, chłopaki sobie gadu, a my musimy wymyśleć, jak dostać się tam, omijając tych dwóch...
No way is Quincy some kind of avenging psychiatric angel. Have you seen him? Omijając tych dwóch gości. Sure, he's an idiot. But he convinced an entire city to build this place, didn't he? And he hired Strange, who gave us military-grade weapons. So what are you saying? I'm saying I didn't trust Sharp. I don't trust Strange. I don't like this. Not one bit. Kurde, no. Tak średnio trochę. Spróbujemy. Fuck. Ja, to właśnie ja. Ciekawe. Chłopaki się widzę pouzbrajali przy okazji alarmu. To strój Harley? Chory plan, historia Arkham. Protocol 10 will commence. 10 minut. 10 minutes. Dobra. Biuro kierownika, obecna lokalizacja, a my byśmy chcieli iść do windy jeszcze. Czyli gdzieś w lewo, czyli to gdzieś tam. Ja bym chciał. Pięknie. No i tak oto się trzech gości pozbyłem. To było bardzo szybkie i bardzo na rękę. Dobrze idziemy? Tak, przejdźmy tędy. Bo ile kojarzę, dobrze, to tędy możemy się dostać do piwnicy. Dobra. Przy okazji jak najbardziej załatwimy sobie tą zabawkę Mr. Freeza, bo myślę, że to jest jakiś gadżecik, który będziemy mogli używać. Dobra, po cichutku, powolutku. Tu jest jeden. Ciekawe, czy jakbyśmy wpuścili tu. No. Z ust sobie sam to wyjąłem. Zastanawiałem się, czy moglibyśmy tu wpuścić trochę gazu i załatwić tych gości. Jednak się udało. Pytanie teraz, czy ja mogę jeszcze coś tu zrobić? Dobra, tak średnio. No. Really hated your mother. Like you wouldn't believe. Dobra.
Chodź tu. Jeszcze dałem sobie strzelić w mordę, no. O, Harley, wysłuchamy cię. I'm sorry, Bozo. I can't come to the phone right now. I'm probably off doing something. A, tam cicho być, maleńka. Tu pewnie będzie jakaś haja. Kim jest błazen bez swojego pudła śmiechu? Fuck, trzech uzbrojonych. Doesn't he get him from Penguin? Really? O. Ciekawe. Where did the guns come from? Jakby tu teraz wjechać? Da się po cichu? Dobra. Spróbujemy się tym zająć w sposób standardowy. Tego musimy oszczędzać. Już wam tłumaczyłem dlaczego. No niech któryś będzie na tyle odważny i weźmie broń. Dobra. Mamy teraz... Najgorsze jest to, że tego gościa możemy rozbroić tylko... O. O to mi chodziło. Teraz mogę aż sklepać mordę. Pięknie. I przesłuchać tego, który został. Don't even think about lying to me. Riddler, tell me everything. Okay, don't hurt me. This is all I know. You've been very educational. Dobra. Kolejnego dorwaliśmy, to spoko. Ja oczywiście nie będę teraz chodzić i zbierać tego wszystkiego. Ja to sobie zostawię na później. O, tu był jeszcze. Tu coś jest i tu coś jest. Kurde, bramka pierwsza czy bramka druga? Rozwiążemy najpierw tą zagadkę. Okej, to było do przewidzenia, że tu coś jest. Co to jest? Mroźny granat wywołuje mroźną eksplozję na dużym obszarze. Gdy uderzy w ziemię, uwięzieni przeciwnicy wciąż mogą używać tułowia, by atakować. Spoko, podoba mi się to. Pokażcie mi teraz ten mroźny granat. Dobra. Ja też mogę? A, dobra. Więc zgarnęliśmy zabawkę Freeza. I co nam pozostało teraz? Pozostało nam jedynie wrócić na górę. I dowiedzieć się, co dalej. Czekajcie, ale nie tak się wraca. Nie tak się wraca. Trzeba zrobić tak. Dobra. I jakoś tak to musimy zrobić. Nie tak szybko, kolego. No ty, ej. B i B. Jak ja stąd w ogóle wyszedłem? O, trofeum zagadki w ogóle tu było.
Też super, że się teraz dowiedziałem. Wezwać windy się po prostu nie da. Ja stamtąd jakoś skoczyłem. No. Trzeba po prostu ją wyżej wysadzić. Dać jej więcej mocy. No a teraz na spokojnie możemy wrócić. Strefa załadunku to było gdzieś tam. Tak jest, do góry. Tam skąd nas próbowali ostrzelać. Zobaczmy, czym nas tutaj zaskoczy Mr. J. No jest. Lepiej się czuję. Chociaż nie do końca. Where is it? Manners cost nothing, Batman. A please wouldn't go amiss. I mean, if you wanted to be cured so badly, you only had to ask. It looks like I need to teach you some respect. There's nothing you can teach me, Joker. Chcesz się bić? Come on, there's always something to learn. Let's start with getting your ass kicked 101. Seconds out. Jasne. Wszyscy się kiepski chłopie. Just you and me. No. Please stop! I can't take any more. You win. Czuję tu ściemę jakąś. Hang on. Did I say me? I meant me and these guys. Wiedziałem. Czas przetestować nasze nowe urządzonko. Zbierzemy gości w kupie. Let's give a big hand to Mr. Abramovich. I mean, it's not like he couldn't use it. This is gonna hurt. Co za gość? Zaś ten. Ciu. No i macie. I will crush every bone in your body. What is? Dobra. O, skubany. Jeszcze jakieś małe zabaweczki podróżujące tutaj. Skubany, no. Dobra. Masz, gościu. Fuck, zaś ten. Jeszcze, no. Kurde, no. This is gonna hurt, Batman.
Nie ma za bardzo jak poużywać tu jakiejś fajnej sekwencji. O kurczę, a ten to co jest? Powtórka z pierwszej części? Chyba tak. Siłom jeszcze jakimś ciałem. Dobra. No, dawaj gościu. Teraz muszę na wszystkich uważać. Gdzie on jest? O fuck, nie zauważyłem ciała. Ach, jeszcze mnie pochlastał, no. Torą, torą, torą. Walka. Chyba wyszedłem z wprawy. Skubany, no. Dobra. Okej. Ha, Joker wpadł sam w swoją pułapkę. Jeszcze mi pierdyknął, no. Muszę się pozbyć w końcu tego gościa. Pięknie. Ja nie pamiętam, jak go załatwiałem wtedy. Co za goście. Weselutka ekipa. Fuck. Ja. No, dawać samochodzikarze, no. Biegniesz. Albo mi się zdaje, albo jest ich coraz więcej.
fuck, no. Tylko z Jokerem są takie. O fuck, ale serię zebrałem? Dobra. Uwaga. I will bury you. Ciumia. No to w tym odcinku coś czuję, że będzie pokaz właśnie świetnych akcji. O, to będzie dobre. Kurde, ja muszę jakiś sposób na tych. Ja musiał tego z tym młotkiem załatwić chyba w pierwszej kolejności. No i jakoś se chyba teraz poradzimy. This'll be easy, Batman. No. Arkham City's gonna be your grave. Następny, no. Maybe a little tightness will spice things up. Okej. Pięknie. Teraz tylko. Myśmy tylko musieli gościa zmusić, żeby mnie pierdyknął.
Dawaj. Nie przeszkadzaj, Joker. No. I teraz mnie jeszcze załatwi. No. Po ciężkich bojach, kilku próbach, ale się udało. What are you waiting for? Uh-oh. Co to? I... Fuck. Cóż to się stało? Co mnie przygniotło? Any last requests? How about a joke? How about a trade? Let him go. Take me in his place. Ooh. I'll handle the jokes around here. Talia, what are you doing? I represent the great Ra's al Ghul, head of the demon, master of the League of Assassins. Well, bully for you. Free Batman. And we will give you the secret of immortality. Don't do it, Talia. He'll be unstoppable. What? You mean she's telling the truth? Oh? Immortal? Do we have a deal? No! Oh, shut up! Ach, widziałem, że jeszcze mi sprzeda kozaka. After you, my dear. We offered you this chance, Batman. Now follow your heart. To znaczy co? Włączyła się nadajnik, zakręciła czterema literami i co do przodu? No dobra, chyba tak trzeba będzie zrobić. Are we not done yet, Ivy? I told you that thing with the flowers wasn't my fault. You know it, I know it. Oh. You should have watered them. You said you would water them. Now there's only one left, and Strange has it sealed in his vault. Well, in that case, I think we can strike a deal. I need a way into his vault, and I think you're just the girl to help. If you get me in there, I'll get your plant. Deal? Oh. I should kill you. Czyli umowa stoi. No kiss? I'm kinda disappointed. Out! Now! O! No i widzicie, kolejny odcinek naszej opowieści z serii Batman Arkham City zaczniemy w ciele kobiety kot, która ma też dosyć specyficzne umiejętności i zalety. Dobra. Z mojej strony tyle i tym miłym widokiem chyba się w tej części pożegnamy. Zapraszam Was wkrótce do kolejnego odcinka, który zacznie się właśnie w ciele kobiety kot. Pozdrawiam, na razie i cześć.